Dziękuję bardzo. A teraz prośmy Pana Boga o błogosławieństwo tej figury. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Błogosławiony jesteś, Boże, Stwórco Wszechświata, bo wszystko, co czyniłeś, jest dobre. Ty dałeś ludziom ziemię, by ją uprawiali i obfitość zwierzyny na niej żyjącej. Spraw, aby wyznawcy sztuki świętego Huberta, którzy zajmują się gospodarowaniem w łowiskach, mieli w swoich sercach tę gorliwość, jaką miał ich patron, gdy podczas łowów odnalazł w kniei Chrystusa. Niech zawsze etycznie zachowują się wobec zwierzyny i wobec towarzyszy myśliwych. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty w świecie zwierząt i przyrody objawiłeś świętemu Hubertowi znak naszego zbawienia, przemieniając jego serce. Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, abyś i nam pomagał dostrzegać w świecie przyrody znaki Twojej obecności. Prosimy Cię, święty Hubercie, abyś przez swoje wstawiennictwo wyjednał nam u dobrego Boga łaski, które skierują nasze życie na drogę ku świętości. Uchroń nas, byśmy nigdy nie byli narzędziem bezmyślnej i okrutnej śmierci, ale żeby śmierć, którą zadajemy, stawała się dla nas bramą do poznawania wyższych wartości, wartości życia. Wspieraj nas i naszych braci, byśmy wiernie trwali na straży w obronie poszanowania szlachetnych ideałów pozostawionych nam przez naszych ojców. Prosimy Cię, pobłogosław tę figurę, byśmy mieli odwagę i siłę jako myśliwi stawać się głosicielami prawdy, a dobro niech zamieszka na zawsze w naszych pięknych i czystych sercach. Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech pobłogosławi tę figurę i nas wszystkich i zapewni obfite owoce naszej pracy i wypoczynku na łowiskach, abyśmy się radowali z Jego darów i zawsze Go chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz o pobłogosławienie wodą święconą tej figury poproszę tego, który błogosławił ten domek i to miejsce, księdza proboszcza, seniora. A my zdejmijmy nakrycie głowy i za chwilę po błogosławieństwie oddajmy cześć świętemu Hubertowi w hymnie myśliwych, w hymnie Dasz Bór. Jeszcze takim krupidem ten święty, co? Jeszcze nie. W takim towarzystwie jeszcze nie. Tak jest. Postarzaliśmy się przynajmniej kilkadziesiąt lat od tego początku. Ale to, co sprawia, że jesteśmy młodzi, to świętość, do której jesteśmy wezwani. Dlatego hymn myśliwych, czyli sygnał Dasz Bór, jest taką świętością przypominającą nam o naszej świętości. Dlatego kto ma nakrycie głowy, prosiłbym, by zdjąć i oddajmy cześć naszemu patronowi. Proszę o sygnał Dasz Bór. Ha ha ha.